dziękujemy, że znaleźliście czas, żeby przyjść dzisiaj, nie obejrzeć tą wystawę i być na wszelkim otwarciu. Na studiach świętej pamięci Jacek Ziemowit-Pietra, synagogi polityki, powiedział, że w moich studiach, że nigdy nie możemy oceniać innej kultury przez pryzmat naszej. Tym bardziej wydaje mi się, nie możemy oceniać stylu bycia, wyglądu, zachowań przez pryzmat kultury europejskiej, a tym bardziej naszej polskiej. Ja myślę, że to jest ciekawe zobaczyć w tym miejscu, w przestrzeni coś innego. Przecież wszyscy o siebie dbamy, wszyscy chcemy się podobać sobie i komuś, ale myślę, że to fajne doświadczenie zobaczyć tym bardziej pierwszą kolorową wystawę w naszym parku. Dziękuję Państwu serdecznie. To jest niesamowita wrażliwość na inne kultury i jakby ta misja jej przybliżania nam tutaj właśnie do tej jakby środkowo-wschodniej części Europy, tych krajów, które nie każdy może być, znaczy nie każdy może w tej perspektywie doświadczać tych wszystkich przygód i rzeczy, które ona właśnie mogła nam przekazać. No nic więcej nie mogę powiedzieć, jestem zachwycony, że pamiętam Międzyrzeców cały czas o nas. Niezwykłe miejsce, niezwykła wystawa, niezwykłe osoby. Wszystko, co pani powiedziała, to prawda. Jesteśmy w Parku Potockim w Międzyrzecu Podlaskim na wystawie z cyklu Różne oblicza piękna. Co robią kobiety, żeby się podobać? Jest to wystawa zdjęć autorskich pani Elżbiety Dzikowskiej. Wystawa, która się znalazła u nas dlatego, między innymi, że chcieliśmy to po pierwsze, po drugie, że pani Elżbieta Dzikowska miała takie marzenie, żeby Międzyrzeczanie, czyli jej rodacy, bo stąd pani Elżbieta pochodzi, zobaczyli tą wystawę u siebie, nie musieli jeździć po innych miastach, bo wcześniej wystawa przez 2 tygodnie była w Łukowie. Stamtąd też ją odebraliśmy i od nas zabiera Zamość, czyli można powiedzieć taka wystawa objazdowa. Natomiast myślę, że warto będzie ta wystawa u nas do 12 lipca, więc wszyscy Międzyrzeczanie, którzy zechcą obejrzeć i wyrobić sobie zdanie, będą mogli to zrobić. Kobiety z różnych kontynentów. Birma i Tajlandia i gdzieś Kongo, plemiona, do których też dostęp czasami był utrudniony, bo tak jak mówiła, czasami trzeba było zapłacić, czasami było, trzeba było zastosować inne zabiegi, żeby wkupić się w łaski takich obyczajów plemiennych. Warto zobaczyć, ponieważ no chociażby z tego względu, że pani Elżbieta Dzikowska, Międzyrzeczanka, tutaj się urodziła. A jest bardzo ciekawą osobą. Bardzo ciekawą osobą, bardzo ciepłą, bardzo mądrą i bardzo dobrą. Rozmawiałem jakby twarzą w twarz pierwszy raz, a jakby wydawało mi się, że znam ją już milion lat. Zapraszamy serdecznie. Oglądając różne rzeczy w domu pani Elżbiety, w garażu stoją podobne zdjęcia, duże formatowe. Wydaje mi się, tak śmialiśmy się, jak przykładaliśmy do pracy, że robimy około 6 wystaw jednocześnie. Także myślę, że to nie jest to ostatnie.